kryzys omniczny dobiegł końca. Przynajmniej tak ogłoszono w telewizji. Niewiele to zmieniło w życiu ludzi, którzy musieli sobie poradzić w wyniszczonych konfliktem miastach. Medale na piersiach bohaterów Overwatch w żaden sposób nie pomogły w odbudowywaniu ruin czy karmieniu sierot. Dorado wydawało się ikoną, symbolem wszystkich najciemniejszych nor, które stworzyła wojna z maszynami. Miasto kontrolowały gangi i żerujące na ludzkim cierpieniu korporacje, a ulice zalane były pozbawionymi rodziców dziećmi oraz bezdomnymi. Zatłoczone place wypełniał smród i bieda. Mała dziewczynka krążyła między ludźmi, próbując ignorować uciążliwe burczenie w brzuchu. Była coraz słabsza oraz bardziej zdesperowana. Nie pamiętała, kiedy ostatni raz miała coś w ustach, które całe spuchły i popękały. Co jakiś czas poruszała odrętwiałym językiem, upewniając się, że wciąż go ma. Rozglądała się uważnie, gotowa pożreć wszystko, co chociaż pozornie nadawałoby się do zjedzenia, nawet zwłoki psa. Niestety, poczciwych stworzeń już dawno nie było w Dorado. Głodujący ludzie szybko zapomnieli o przyjaźni z czworonogami, uznając, że dobrze nadają się też na gulasz. Na placu było kilka sklepów, straganów z owocami, a nawet dwie piekarnie. Ceny były skandaliczne, a właściciele inwestowali w czujną, groźnie wyglądającą ochronę. Jedyny sposób, by tłum nie rozszarpał ich stoisk na strzępy. Dziewczynka uprawiała brudną sukienkę, zwracając uwagę na grupę ludzi cisnących się wokół fontanny, tworząc szczelne koło. Podeszła bliżej, a jej uszu dotarł donośny głos kolejnego fanatyka szukającego poklasku gawędzi. Takich samozwańczych proroków i rewolucjonistów nigdy tutaj nie brakowało. Każdy miał mniej lub bardziej chwytliwe hasło, zbierając desperatów. Ten próbował wytłumaczyć ludziom, że maszyny nie zostaną pokonane tak długo, jak długo będą istniały. Ludziom raczej się podobało, ponieważ każdą przerwę w płynnej przemowie wypełniali pełnymi podniecenia okrzykami. Oczywiście u stóp mówcy leżał niewielki koszyk, gdzie ludzie wrzucali drobne monety. Dziewczyna zdążyła nauczyć się, że za tymi wszystkimi wspaniałymi popisami retoryki kryje się jedynie chęć napchania brzucha bądź kieszeni. W tym przypadku miała do czynienia ze szczególnym przypadkiem chciwości. W tłumie słuchaczy kręciło się dwóch chłopaczków, którzy okradali przejętych ludzi. Zabierali portfele oraz ciekawsze znaleziska z toreb i plecaków. Nie oskarżała ich. Sama chętnie by ukradła coś do jedzenia. Zastanawiała się nawet, czy po wszystkim nie zaproponować oszustom, że chętnie by się przyłączyła. Bała się jednak, że nie tylko odmówią, ale też za pomocą pięści wytłumaczą jej, żeby nie wtykała nosa w nie w swoje sprawy. Jęknęła smutno, podobnie jak i pusty żołądek. Nie! Tym razem nie zamierzała odpuszczać. Uznała, że nie będzie nikogo błagać o pomoc, a zagra według własnych zasad. Skulona, często na czworakach, przecisnęła się przez tłum ludzi, aż do samej fontanny. Jednym ruchem zgarnęła wypełniony pieniędzmi koszyk i zaczęła wracać drogą, którą przybyła. Tak jak podejrzewała, podżegacz był skupiony na obserwowaniu, jak idzie jego podopiecznym, przez co bardzo późno zorientował się, że sam został okradziony. Złodziej! Wrzasnął. Dziewczyna myślała, że jest już bezpieczna, ale niestety mężczyzna też myślał jak złodziej, więc przewidział, którędy takowy może próbować uciec. Wskazał na jedną z bocznych uliczek koło bramy do górnego miasta. Po postawie dziecka domyślił się, co trzymał w wychudzonych łapach. Ten bachor mnie okradł! Krzyczał, wskazując na nią palcem. Łapać złodzieja! Tłum nie zareagował. Przyszli posłuchać płomiennej przemowy, ale nikt nie miał zamiaru wysilać się, by ganiać za jakimś złodziejaszkiem. Gdyby mieli ścigać każdego złodzieja w mieście, całe dnie musieliby tylko biegać w tę i z powrotem. Za to dwóch chłopaków już pędziło w jej kierunku. Dziewczyna pisnęła ze strachem, zaczynając wiać ile sił w nogach. Duży kosz był niewygodnym balastem. Pędząc upychała po kieszeniach kasę. Pościg był coraz bliżej. Już czuła zimny pot na karku. Do połowy pełnym koszem rzuciła w twarz jednego z chłopaków. Ten zachwiał się, ale nie przewrócił, gotów kontynuować pogoń. Przerażona wykorzystała wolne ręce i szybko wskoczyła na mur jednej z miejscowych rezydencji. Jednym susem dostała się na podwórze. Wiedziała, że musi działać szybko, bo właściciel może mieć psy. Bogacze mieli dość pieniędzy, by utrzymywać czworonogi, które dały lepiej od przeciętnego mieszkańca miasta. Potrafili hodować prawdziwe bestie.
Marzyła o tym, by móc stać się niewidzialną. Stój, durniu! Wrzasnął za płotem jeden z chłopaków. Zbieraj kasę, ja się nią zajmę. Słyszała szuranie butów o kamienie. Szedł po nią. Znów zaczęła biec. Z nerwów czuła, jak jej łzawią oczy. Miała wrażenie, że słyszy ponury, gardłowy warkot i modliła się, aby to była tylko jej wyobraźnia. Okrążyła rezydencję, wybiegając przez bramę dla służby, która na szczęście nie była zamknięta. Goniąc ją, chłopak nie ustępował. Słyszała, jak pędził, na przemian sapiąc i rycząc, jakby miało mu to pomóc w utrzymaniu tempa. Przechodząc przez furtkę, zobaczyła, jak wyciąga nóż z kieszeni. Zrozumiała, że żarty się skończyły. Pożałowała, aż zabrała te pieniądze. Dostali się do dzielnicy biedoty. Pełno było tutaj wąskich uliczek i domów bardziej przypominających improwizowane szałasy niż prawdziwe budynki. Potrąciła kilka osób, zerwała sznur z praniem, długo nie mogąc pozbyć się majtek, które przywarły jej do twarzy. W desperacji przebiegła nawet przez czyjś dom, przerywając domową awanturę. Wszyscy skupili się na niezapowiedzianym gościu, który wpadł frontowymi drzwiami, a zaraz potem wyskoczył przez okno w kuchni. Zdziwili się jeszcze bardziej, na chwilę później zrobiła to kolejna osoba. Zamknęli drzwi na klucz, by upewnić się, że nie pojawi się więcej uczestników wyścigu. Nie było szans. Nogi dziewczyny były jak z waty. Miała wrażenie, że poruszają się już tylko z przyzwyczajenia, pozbawione siły. W każdej chwili mogły odmówić posłuszeństwa, powalając właścicielkę na ziemię. Goniąc ją, chłopak był niedaleko. Nie widziała go, ale słyszała. Zaraz się tutaj pojawi i ją dopadnie. Postanowiła, że wyrzuci na ziemię trochę pieniędzy i spróbuje odejść. Może to ocali jej życie. Nie zdążyła nawet sięgnąć do kieszeni, gdy coś brutalnie chwyciło ją za kostkę, szarpiąc. W jednej chwili padła, a tajemnicza siła wciągnęła ją przez piwniczne okno kamienicy, przy której stała. Chciała krzyczeć, ale nie dano jej takiej szansy. W ciemnościach nic nie widziała, ale czuła, jak koścista, zimna łapa zatyka jej usta, nie dając szans nawet na najmniejszy pisk. Przez okienko słyszała zdyszanego chłopaka. Zatrzymał się, próbując odgadnąć, gdzie pobiegła. W końcu przeklnął szpetnie. Wiedział, że jego szef nie będzie zadowolony. Niestety nie miał wyboru. Musiał wrócić z pustymi rękoma. Dziewczyna oraz jej porywacz czekali w bezruchu, aż kroki ucichną. Wtedy ją puścił. W pierwszym odruchu chciała krzyczeć, ale zrozumiała, że została uratowana. Dziękuję, szepnęła głosem, o wiele bardziej piskliwym niż tego chciała. Nie ma za co. Dziwny, mechaniczny sposób mówienia oraz kilka jarzących się w ciemności diod nie pozostawiały wątpliwości. Ocalił ją Omnik. Teraz była jeszcze bardziej przerażona niż przed kilkoma minutami, gdy uciekała przed uzbrojonym w nóż zbirem. Obawiam się, że powinnaś zacząć oddychać, inaczej twój mózg zacznie obumierać, przemówiła maszyna. Dopiero wtedy dziewczyna zachłysnęła się powietrzem. Wciąż nie miała pojęcia, co robić. W Dorado nikt nie miał dobrego zdania o Omnikach, które swoim buntem doprowadziły do wojny. W mieście żyło kilka robotów, ale wszystkie traktowane były z ogromną podejrzliwością i brakiem szacunku. Wiele też zostało zniszczonych w akcie rozpaczy tłumu. Złodziejce Omniki najbardziej kojarzyły się ze śmiercią rodziców. Łzy napłynęły jej do oczu. Chodź! Chwycił ją za nadgarstek i pociągnął w głąb piwnicy. Wyobraźnia podsuwała jej okropne obrazy, ale ją wszystko nie odmówiła. Nie widziała innego rozwiązania. Było dość ciemno. Nie była pewna, jak długo szli i gdzie. W końcu jednak znaleźli się w jakiejś podziemnej, pozbawionej okien norze, którą zaadaptowano na skromne, wręcz spartańskie mieszkanie. W sumie nie było się czemu dziwić. Jakie potrzeby mógł mieć robot? Na co mu lodówka, łóżko czy prysznic? Zadowalał się fotelem do ładowania, zaawansowanym technicznie komputerem i niewielkim warsztatem do drobnych napraw oraz konserwacji. Mała pierwszy raz była w mieszkaniu Omnika, ale podejrzewała, że jest to swojego rodzaju forma higieny dla robotów. Tam w kącie stoi sofa po poprzednim właścicielu. Możesz na niej usiąść, powiedział gospodarz. Wolę postać, pisnęła cicho. Jak chcesz. Ja usiądę, bo nie lubię patrzeć na innych z góry, a wzrostem nie grzeszysz. Odsunął fotel od komputera i rozsiadł się na nim, kładąc jedną nogę na siedzisku.
Dużo ukradłaś? Zapytał nagle. Słucham? Oburzyła się. Gdyby to on chciał cię okraść, nie goniłby cię z taką zawziętością. Więc ile? Spojrzała zawstydzenie na ziemię. Jeszcze nie wiem. Nie krępuj się. Nie wyglądasz na kogoś, kto robi to dla zabawy czy z chciwości. Musisz być głodna. Na to hasło oczy dziewczyny błysnęły w mroku. Niestety nie mam nic do jedzenia, a dzisiaj byłoby dla ciebie dość niebezpiecznie iść na rynek. Najlepiej zrobisz, jeśli się zdrzemniesz. Szybciej ci zleci czas, a rano zrobisz porządne zakupy. Dziewczyna nie miała zamiaru zasypiać przy obcej maszynie. Pewnie rozszarpałby ją na strzępy. Mimo wszystko poczuła swojego rodzaju sympatię dla niespodziewanego wybawiciela. Jak masz na imię? Nikt jej nie nauczył, by zwracać się do starszych per pan lub pani, więc nawet nie zastanawiała się, czy forma pytania była właściwa. Generatory mowy Omnika odpowiedziały śmiechem. Takie mamy czasy, że informacje są kluczem do władzy. Im więcej o kimś wiesz, tym większą masz nad nim władzę. I tak dowiedziałaś się o mnie za dużo. Imię możemy sobie darować. Bardzo dużo? Nic o tobie nie wiem. Wiesz, że w piwnicy starej kamienicy górnego miasta mieszka tajemniczy Omnik. To dość dużo informacji, biorąc pod uwagę, jak na nas patrzą mieszkańcy Dorado. Pokręcił głową, jakby uważał to za głupotę. A ty? Masz jakieś imię mała? Dziewczyna uśmiechnęła się przebiegle. Może mam, a może nie. Informacje to klucz do władzy, a ja nie dam sobą rządzić. Robot milczał przez chwilę. W końcu odpowiedział. Nieźle. Bystre z ciebie dziecko. Podoba mi się to. Jednak jakoś muszę się do ciebie zwracać. Biedna, zabiedzona dziewczyna. W zasadzie to cień człowieka. Będziesz sombrą. Nie podoba mi się, krzyknęła. Trudno, nie mam lepszego pomysłu. W takim razie ty będziesz rupieć. Nie uważasz to trochę bezczelne? Zapytał, siląc na surowy ton. Nie wiem, nie miałam lepszych pomysłów, rupciu. Omnik rozłożył bezradnie ręce, kręcąc metalową głową. W porządku, wygrałaś. Noc możesz spędzić na tej sofie. W szafce jest chyba jeszcze woda, ale nie wiem, czy nie zepsuta. Możesz zaryzykować, jeśli masz ochotę. Najwidoczniej uznał, że powiedział wszystko, co chciał, ponieważ odwrócił się w stronę komputera i zaczął stukać w klawisze. Grasz w coś? Zapytała. Próbuję czytać. Czytanie nie wymaga walenia w klawiaturę, zauważyła przytomnie. Robię to, by zagłuszyć twoje gadanie. Sombra skrzyżowała ręce na klatce piersiowej, zadzierając głowę z wyrazem najwyższego oburzenia. Nie wywołało to jednak żadnej reakcji, więc po chwili westchnęła i poczłapała na sofę. Położyła się, zwinięta w kłębek, jak mały kotek. Rupieś długo siedział przy komputerze, niezwykle zaangażowany. Jedynie wbudowany w jego interfejs zegar uświadamiał mu, że minęły 2 godziny i 35 minut. Lekko odwrócił głowę. Miałaś spać, rzucił w ciemność. Miałam, ale nie mogę zasnąć. Chyba nie liczysz, że będę ci opowiadał jakieś bajki. Nie, odpowiedziała przewracając oczyma. Rodzice nigdy tego nie robili. Zresztą, nie pamiętam ich nawet zbyt dobrze. Przykro mi, wstał. Nie wiem, jak ci pomóc. Nie mam nic do jedzenia. Musisz jakoś wytrzymać. Do głodu też już zaczęłam przywykać, westchnęła. Przynajmniej czasem tak mi się wydaje. Ale możesz mi powiedzieć, co robisz? Odpowiedziała bardziej entuzjastycznie niż chciała. Szukam informacji, odpowiedział wymijająco. Jakich informacji? Zapytała zaciekawiona. Nie powiem ci. Informacja jest zbyt cenna, by rozdawać ją za darmo przypadkowym dzieciom. Ale po co ich szukasz? Już ci mówiłem. Informacje dają władzę. Aha, pokiwała powoli swoim łebkiem. Sądziła, że wolne kiwanie to oznaka mądrości. Chyba nie do końca łapiesz, co Sombra? Lepiej niż ci się wydaje, rupciu. Omnik zaśmiał się złośliwie. Nie wygląda, ale nie przejmuj się. Podam ci pewien przykład.